Dzisiaj dzień leniucha, odcinek drugi. Tym razem zaprezentuję, jak zrobić naprawdę prosty chustecznik. A w pierwszym odcinku było to samo, tylko traktowało o konewce. Link do filmu o konewce zamieściłam pod filmem, a teraz już zapraszam na chustecznik. Pomysł łatwy, film jest krótki, potrwa niewiele ponad 3 minuty, więc nawet kawki nie zdążycie wypić. Chustecznik pomalowałam na biało, a teraz skorzystam z dwóch papierów ryżowych od ITD Collection. Dwa obrazki retro wyrywam i przyklejam klejem do dekupaż. Smaruję powierzchnię, przykładam obrazek, a potem klejem zasmarowuję cieniutko obrazek od góry. Tamto sobie schnie, a ja przygotuję kwiatki. To jest część papieru, która została mi po ozdobieniu konewki. Kwiatków zostało sporo, więc Wasza kompozycja może być nawet ładniejsza. Kwiatki trochę wycinam, a trochę wyrywam. Tam, gdzie jest łatwo wyciąć, korzystam z nożyczek. No i tak ogólnie staram się, aby na zewnątrz raczej rameczka była wycięta niż wyrwana. Biała otoczka papieru przy wyrwanych kwiatkach troszkę przysłania rysunek, ale nie szkodzi. Według mnie taki efekt jest ok, bo potem będzie wyglądał jak planowane cieniowanie w białym kolorze. Zobaczcie, jak to wygląda w momencie klejenia, a teraz warto się wrócić na sam początek, kiedy pokazywałam zdjęcie gotowego chustecznika. To, co w tej chwili wygląda na niechlujne i niedokładne wyrwanie, pod koniec pracy prezentuje się całkiem dobrze. Zdecydowałam się tutaj tylko na dwa narożniki, żeby nie przedobrzyć z ilością kwiatków. A na pozostałych dwóch ściankach chustecznika same kwiatki, na papierze ich jest na tyle dużo, że można nimi wszystko ozdobić. Gdy klej dokładnie wyschnie, mogę całe pudełko przemalować lakierem akrylowym matowym. Lakier po pierwsze zabezpieczy pudełko, a po drugie zostawi piękny mat na całej jego powierzchni. Chustecznik ozdobię różową felbanką i teraz postaram się dobrać idealny kolor różu. Wymieszałam biały, różowy, szary oraz beżowy. Ten pudrowy róż pasuje mi zarówno do felbanki, jak i na różu, który jest na obrazkach. Mimo, że z daleka praca nie wygląda źle, z bliska dokładnie widać, gdzie kończy się papier ryżowy i warto to odrobinę zamaskować. To są wykałaczki z tępym końcem. Nimi najłatwiej i najszybciej zrobimy zwykłe urocze kropeczki. Do koloru, którym malowałam górę pudełka, dodałam odrobinę bieli i w tej chwili robię jasnoróżowe kropeczki. W tym filmie absolutnie się nie przemęczamy, więc tym samym kolorem oblatuję górę oraz boki pudełka. Jeżeli przyłożymy oko, to oczywiście zobaczymy, gdzie kończy się papier ryżowy, ale nasze kropeczki znakomicie odwracają uwagę od tego problemu. Ponownie lakieruję pudełko i mogę teraz dodać jakąś uroczą kokardkę albo falbankę. Do tego projektu po prostu wszystko pasuje. Białe, różowe i kremowe dodatki prezentują się świetnie, więc możecie wybierać w szufladzie, co tam u siebie macie. Gotowy romantyczny chustecznik prezentuje się tak. Listę wszystkich artykułów, które użyłam w filmie, znajdziecie pod spodem, czyli w opisie filmu. A ja dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.